Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Pójdziemy sobie teraz do gospody Koragona, no i sobie z nim pogadamy. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta. Okej, dobra, to na tyle, jeśli chodzi o rozmowę z Koragonem. Zobaczmy jeszcze jego towary. Pokaż mi swoje towary. On ma oczywiście jedzonko. Dobra. Dowiedzieliśmy się trochę o Valentino, o zaginionych mieszkańcach, więc warto było pogadać. A my ruszamy w stronę targowiska. W związku z zaistniałą sytuacją, jak nie Watras, to obywatele powinni, co więcej, zabrania to, się... kurde, jakiś służący tego Hagena. Hej, podejdź bliżej. Zrób sobie przerwę i napij się chłodnego piwka. Lord André stawia kilka baryłek przedniego piwa. Dobra, nie za bardzo chciałem z nim gadać, tylko chciałem właśnie zabrać te darmowe piwo. To jest ten plac Wisielców, o którym mówił Koragon. A tu jest Bartok, czyli były czeladnik. Były czeladnik. O Jezu, zapomniałem, jak się nazywa. Bospera, o. Pogadajmy z nim. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry.
Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Oczywiście my się zgadzamy. Zapłacimy mu. Proszę bardzo. Dobra, ale jeśli chodzi o polowanie, to zrobimy to potem. Będę o tym pamiętał. Oczywiście Bartok nam pomoże zdobyć. Mieszkańcy Korinis. Zdobyć na rozkaz skóry. Wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co tutaj mamy Hanę. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Czemu paladyni opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która, jak wiadomo, popełnia wiele przestępstw. Poza tym, pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym, chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo. Rozdaje je na placu wisielców. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze. Aha. Tylko nie próbuj ich okradać. Nie chcę tutaj żadnych problemów. Mam parę pytań dotyczących miasta. Opowiedz mi o mieście. Korinis to jedno z najbogatszych miast w królestwie, choć może w tym momencie trudno w to uwierzyć. Odkąd zaczęła się wojna z orkami, handel przestał przynosić zyski. Król zażądał, żeby wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane na użytek armii. Więc rzadko przypływają tutaj jakiekolwiek jednostki, co z kolei oznacza marne zaopatrzenie. Wielu mieszkańców martwi taki stan rzeczy. Nikt nie może przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Możemy tylko z pokorą czekać na to, co ma nastąpić. Chyba nie mamy żadnego wpływu na przyszłe wydarzenia. Gdzie mogę tu coś kupić? Targ znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi frontowych. Znajdziesz tam wszelkie możliwe towary. Po drugiej stronie miasta jest jeszcze kilka sklepów i zakładów rzemieślniczych. Większość z nich znajduje się przy bramie. Ryby możesz kupić w dzielnicy portowej. Sklep rybny znajdziesz tam bez trudu. Dobra, dzięki za wszelkie informacje. Tak więc lecimy teraz na targowisko. No i mamy naszego kantara. Wciąż mi jesteś winien przysługę. Pora, żebyś spłacił swój dług. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła.
korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żebyś zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. Ktoś musi pracować. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. Nie mów. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Oczywiście, jeśli chodzi o Kantara, to musimy zrobić zadanie według jego poleceń, ponieważ on może nieźle nas wkopać, jeśli skłamiemy. Niestety deszcz pada, no ale dobra, nie przejmujmy się i może pójdźmy właśnie od razu do Sary, żeby zrobić to zadanie. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynajął najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Dobra, zaraz wsuniemy jej ten list, tylko ja bym go chciał sobie najpierw przeczytać. I przy okazji wam pokażę list Kantara od Sary. Ostatnie ostrzeżenie. Wielokrotnie już ostrzegałem cię w niezwykle przyjazny sposób, że broń zamówiona u ciebie tydzień temu jest mi wyjątkowo pilnie potrzebna. Jeśli szybko się nie odezwiesz w tej sprawie, to zmusisz mnie do zmiany sposobu, w jaki cię traktuję. Mam nadzieję, że się dobrze rozumiem. No to nieźle sobie Kantar to wymyślił. On oczywiście ma broń, pierścień życia, to jest też prawy, a my wsuwamy jej list. O. I pracuje niemal przez cały dzień. I to tyle. Ktoś musi pracować. Teraz trzeba iść do... Zawsze to powtarzałam. Ja. Dobra, nie do Kantara, tylko do Lorda André, który jest w koszarach. I powiedzieć, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Przy okazji też sobie właśnie z nim pogadamy i poprzyjmujemy parę zadań. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? To mogę powiedzieć jedynie Lordowi Hagenowi. Jak chcesz. Ale pamiętaj o jednym. Lord Hagen przyjmuje tylko paladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Co do tych zaginionych? Odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie.
Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Nie musisz się martwić. Chcę wstąpić na służbę u paladynów. Dobrze. Przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne, jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u paladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj. Mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne, czy jesteś obywatelem, czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować Straż Miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Czego mogę się spodziewać w straży? Postawmy sprawę jasno. Bycie członkiem straży nie oznacza, że przez cały dzień można włóczyć się w mundurze po mieście. To brudna, a czasem nawet krwawa robota. Kiedy będziesz jednym z nas, czeka cię sporo pracy. Ale warto. Może pewnego dnia oprócz zapłaty będziesz miał okazję zostać jednym ze świętych wojowników Inosa. Dobra, pogadaliśmy sobie z André. Deszcz przestał padać, muzyka też się wyłączyła. Od razu tłumaczę, czemu przyjąłem to zadanie. Dopóki nie mam zamiaru jak najszybciej dołączać do najemników. Najpierw chciałbym porobić właśnie zadanie dla straży. No dla klasztoru raczej nie, bo nie ma opcji takiej. Bo jak już wejdziemy do klasztoru, to koniec. Żeby porobić wszystkie zadania, jakie tylko się da, zanim dołączę do najemników. Czyli wiecie, exp i tak dalej. Dlatego wziąłem to zadanie z gildią złodziei. Dobra, zobaczmy dziennik. Członek straży. W dzielnicy portowej. Centrum operacyjne. Dobra. Idziemy teraz do Kantara. Dostać od niego nagrodę. O, jest muzyczka. Nareszcie. Ja oczywiście od razu nawiązując do gildii złodziei nie będę jej wkopywał, bo najpierw muszę się tam dostać. On po prostu za dobra, jest Kantar. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Muszę iść. Jak sobie chcesz.
Dobra, kantar załatwiony. Tutaj mamy jeszcze kapłana Inosa, Darona, który jest z klasztoru. On może udzielić nam błogosławieństwa. Nikomu tego nie powtarzam. Będziemy niestety musieli zapłacić. Ej, ale coś za coś. Robić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Słyszałam co innego. Będzie jeszcze gorzej. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze. To bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumą. Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa? Niczego jej już nie powiem. Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Mój mąż uważa inaczej. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. Gdybym sama tego nie widziała. Opowiedz mi o Inosie. Inos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Dał ludziom magię i prawo, aby byli jego narzędziami. Działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość zgodnie z jego wolą i głosimy jego nauki. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. No i jesteśmy producentami doskonałego wina. Której wszyscy wiedzą. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. Nie mów. Dobra, mamy błogosławieństwo. Trochę żeśmy się pogadali. Tak więc ja tutaj skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Trzymajcie się. Na razie.